Codziennik biblijny na 4 lipca 2021 roku. Ksiądz Adam Malina. Drodzy internauci, w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian w pierwszym rozdziale w 18 wersecie znajdziemy takie słowa. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Pierwszy pełny lipcowy tydzień. Weekend, kalendarz przypomina nam, że lato w pełni. To tworzy trochę zupełnie inną perspektywę dla życia, ale też i dla działania Kościoła. I właśnie na taki czas słyszymy słowa apostoła Pawła o krzyżu. Możemy zadać pytanie, czy czasami trochę nie przesadzamy z tym krzyżem. Przecież jeszcze nie tak dawno, w czasie pasyjnym, tak wiele o krzyżu mówiliśmy. Śpiewaliśmy za średniowiecznymi cystersami: wyryj krwawe rany swoje, Zbawicielu, w sercu mym, by przez całe życie moje miał je przed obliczem swym. Może próbowaliśmy wyznawać też za księdzem Jerzym Trzanowskim: lżonyś biczowany i zdradą wydany, z wzgardą wyśmiewany, ukrzyżowany, krew Twa święta płynie. Zatem pytamy, czy nie wystarczyło tego na cały rok do kolejnego czasu pasyjnego? Mamy znowu wracać do krzyża, do tej symboliki tak sugestywnej, pełnej krwi, tak krwisto-barokowej? Bez obawy, nie o to nam dzisiaj chodzi. Nie będziemy wzywać do kolejnego przeżywania Wielkiego Piątku i do śpiewania pasyjnych pieśni. Gdybyśmy to uczynili, z pewnością owe pieśni spłyciłyby się, spowszedniały i straciłyby swoją głębię. Nie będę też zachęcał do fundowania pięknych krzyży, do przyozdabiania nimi ścian lub zachęcał do spierania się o to, w jakim miejscu publicznym mniej lub więcej te krzyże powinny wisieć. Zupełnie nie o to w tym chodzi. Z każdej słusznej idei można zrobić jej zaprzeczenie. Akurat temat krzyża jest tego dokładnym przykładem. Gdy ze znaku cierpienia Chrystusa można uczynić znak, w imię którego prowadzone są mniej lub słuszne wojny w mniej lub bardziej słusznych celach. Gdy apostoł Paweł mówi dziś o krzyżu, widzi zupełnie coś innego. Patrzy na krzyż i widzi Bożą miłość. Patrzy na krzyż i dostrzega ogrom Bożej łaski. Łaski, która za nas, za mnie i za ciebie otwiera swój ogrom i nieskończoność. W tym kontekście nigdy nie zaszkodzi mówić o Bożej łasce, o Bożej miłości, o krzyżu. Mowa o krzyżu to mowa o tajemnicy Bożej miłości w stosunku do człowieka. Jedyna nasza nadzieja. Bóg objawia w ukryciu się jako pewnego rodzaju zaprzeczeniem. Cierpiący Chrystus, oddający swoje życie jako dar Bożej miłości i łaski, przyjmowany w wierze i zaufaniu. I to warto powtarzać, aż nawet do pewnego znudzenia, bo to treść zasadniczego poselstwa chrześcijaństwa, to, co tak naprawdę Kościół ma do powiedzenia temu światu. A że czasem za bardzo nam to nie wychodzi, szukamy innych dróg i sposobów. Cóż, już przed wielu laty świętej pamięci ksiądz Józef Tischner powiedział takie słowa.
Chrześcijaństwu w Polsce nie grozi dziś ani laicyzm, ani ateizm, przynajmniej na razie, ale parodia religii. Choć minęło już kilkanaście lat od czasu napisania tych słów, są one wciąż niestety aktualne. Dzięki Bogu, mowa o krzyżu, poselstwo Bożej miłości wciąż są mocą Bożą i nadzieją na życie. Amen.